Hej, cześć, siemanko, witajcie, widzę w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz News. No i co, w dzisiejszym odcinku informacje na temat eventów, które będą już za długi czas. No i co, zaczniemy sobie może od pierwszego, czyli od tego, które dzisiaj się zacznie. No i co, jako waluty tego wydarzenia to będą tablice rejestracyjne i będziemy mogli zdobyć za 10 tablic Gravidigera, skrzynki, w których są czołgi oczywiście, Anihilator, Gravidiger, Smasher, Spike i ten na 5 poziomie Scrunch Wagon jakoś tak. No i co, mamy tutaj dwa piloty na 6 i na 4. No i za tak naprawdę zdobywanie danych klas, no to otrzymujemy waluty. No i co za pancernego 15, za pierwszą klasą 7 walut, za drugą 3 i za trzecią 1 walutę. No i to tylko na zwykłych i rankingowych bitwach. Gravidigera możemy za 2,5 tysiąca złota sprzedać. Kolejnym wydarzeniem jest wydarzenie Sand Globe, które rozpocznie się 21 albo 23. No i nagrodą jest kula śnieżna, opuszcza czołg z legendarnym kamuflażem i kilkoma innymi gratisami. Zbiorniki są w większości dobre, czyli chodzi o czołgi. Możemy także darmowego PD użyć lub złota do otwierania skrzyni, aby zdobyć kulę. No i co, musimy sobie obliczyć, ile nam to zajmie, żeby zdobyć za 1000 zł po skrzynce za golda i 50 za 50 tysięcy. Tutaj mamy różne rzeczy do zdobycia. Zobaczymy też, jakie czołgi będą. No i są dwa piloty w tym wydarzeniu. I tylko jest tutaj jest 19 tych etapów razem wraz z tą kulą. No i tutaj mamy nagrody, czyli kredyty do ładowania expa, boostery do złota, tablety do wydarzenia tam, gdzie możemy za darmo sobie czołgi odebrać. Tutaj dodatek PD oczywiście, ten pilot jeden i drugi, oczywiście ta kula, dalej boostery, dwa kamuflaże i awatar. No i co, widzowie, przechodzimy do ostatniego wydarzenia, które będzie od 9 do 18 sierpnia. No i będziemy mogli zdobyć Smashera, Anihilatora i Ramera. Otrzymamy darmową nagrodę 9 sierpnia, czyli jutro. Będzie też losowanie Mad Gamesów. No i co, możemy zdobyć 10 kontenerów. Bierze wszystkie z wydarzenia, co daje nam 1000 darmowego złota. No to prawda, no bo co tam, co 7 tak naprawdę mamy 1000 nam wylatuje. No i tutaj mamy Anihilatora, kamuflaża bodajże, Smashera, tutaj te pojemniki zbierze się wszystkie. No i tutaj z tego będzie można coś oczywiście losować. No i aby rozegrać losowanie 22 sierpnia,
Czyli dzisiaj mamy 8.22 za 2 tygodnie, w czwarteczek też. Potrzebujemy 12 anten, 21 sierpnia otrzymałem darmową skrzynkę. No i też będzie MatGains 2.0. A wkrótce będziemy mogli dzięki zadaniu zdobyć 1600 ekranów. Myślę, że to jak najbardziej ok, są eventy, tylko no wiadomo, będzie trzeba trochę czasu poświęcić, żeby widzowie zdobyć dane rzeczy, czy też czołgi. Oczywiście, jeżeli chodzi o te losowanie, to wiadomo, jest ono trochę podobne do tego, co jest każdego roku zimą, czyli mamy, akurat w tym przypadku nie mamy, ale w zimowym mamy tutaj jeden czołg i śnieżną kulę do zdobycia. Możemy albo sobie czołg, albo kulę wybrać i wtedy otworzyć. No i oczywiście z tych pudełek też wtedy wypadają. I chyba tych pudełek za złoto wtedy jest więcej. Tutaj jest akurat 5. No i co, widzowie? Myślę, że w tym odcinku Złoto w Tanks Blitz News byłoby na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać łapki w górę, skomentować tego odcinka oraz udostępnić go, ponieważ zawsze na kanale nowe filmy oraz ciekawe filmy się pojawiają o różnych nowościach, takich jak na przykład dzisiaj o wydarzeniach z World of Tanks Blitz, które będą za jakiś czas albo za niedługo dostępne. No i co? Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej!